Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Nazywam się Bruno Nurzycki, to jest telewizja Historia bez mitów. Zapraszam państwa na rozmowę o walkach w obronie stolicy w 1939 roku. Ta bitwa, bitwa w obronie stolicy, jest często pomijana. Zdawałoby się, że o Warszawę nie toczono jakichś wielkich walk, no oczywiście bombardowania, nie jest tak do końca, nie jest to zgodne z prawdą. Toczyło się całkiem sporo walk i to na przestrzeni dosyć długiego czasu. Moim gościem w dniu dzisiejszym jest pan profesor Lech Wyszczelski. Witam serdecznie pana profesora. Witam. Pana, witam, I spieszę od razu by poinformować państwa, że pan profesor jest autorem jedynej do dziś tak naprawdę monografii tej właśnie bitwy, tej operacji w obronie stolicy w 1939 roku. Książki pod tytułem Warszawa 1939

tak. No i oczywiście też 1920, pan jest autorem pracy o wojnie polsko-bolszewickiej. Panie profesorze, tak jak wspomniałem, ta bitwa o stolicę w 1939 roku jest mimo wszystko często pomijana w tym zestawieniu bitew najważniejszych. Moim zdaniem jest to błędem, ponieważ była to tak samo bitwa, którą toczono, toczy, toczyły regularne wojska. I może właśnie, jak, jak do tego doszło? Jak, kiedy po raz pierwszy pojawili się Niemcy w okolicach stolicy? I jak wyglądało organizacja? organizowanie tej obrony? Może jednak rozpoczniemy od tego, że w planie wojny Z, czyli w planie wojny z Niemcami, Warszawa nie była uwzględniona jako miejsce prowadzonych walk. Mhm. Dla Warszawy przewidziano dwie funkcje, a mianowicie siedziba naczelnych władz cywilnych i wojskowych i po drugie baza zaopatrzeniowa głównie dla armii Poznań i Łódź. No i jeszcze później wyszło trzecie zadanie, a mianowicie ważny węzeł komunikacyjny łączący część zachodnią i wschodnią Polski, przez Wisłę tutaj przedzielany, a mianowicie znalazły się tutaj w Warszawie trzy mosty drogowe i dwa mosty kolejowe. I na tym później będzie się opierał także plan wycofywania tych wojsk, zwłaszcza Armii Poznań. Natomiast w planie tym, jak powiedziałem, nie było mowy o jakichś zadaniach wojskowych stawianych w Warszawie. Lecz mimo tego, że nieumieszczona ona została w planie operacyjnym wojny z Niemcami, to pewne przygotowania do powiedzmy sobie tego, co może się dziać na wypadek wojny, były prowadzone już od lata 1939 roku. Chodzi o system cywilnej obrony przeciwlotniczej, system alarmowania. Było to sprawdzane w czasie ćwiczeń. Tych wyznaczeni byli cywilni komendanci tych regionów. Sytuacja stała się tak, jak stała, to znaczy po praktycznie przegranej bitwie o granicę, bitwie o pozycję główną, która była prowadzona między 1 a 3 września, a wcześniej jeszcze przerwaniem przez zagony pancerne. Korpusu Pancernego niemieckiego pozycji pod Częstochowo, zniesienie w zasadzie siódmej dywizji, która nam broniła tego regionu, spowodowało, że nie zdążyła się jeszcze skoncentrować grupa armii, albo ja, nazywana odwodem głównym, czyli dom Biernackiego. Armia, armia rezerwowa, która była odwodem. Ona częściowo tylko się przemieszczała w ten teren i zajmowała pozycję. Stąd praktycznie droga wolna od Częstochowy do Warszawy była niemal zupełna. Tak się wydawało, zwłaszcza dla jednostek pancernych. I wówczas widząc tę sytuację, jaka powstała już po 2-3 września, 3 września Naczelny Wódz postanowił, przynajmniej częściowo, naprawić błąd, jeżeli chodzi o właśnie plan obrony Polski w wojnie z Niemcami, a mianowicie utworzenie nieformalnego dowództwa obrony Warszawy. Generał Czuma, który nie był już generałem służby czynnej, a był komendantem straży granicznej, ale nie był to generał już liniowy, bo w 1936 w zasadzie roku już opuścił to, został wyznaczony przez naczelnego wodza do utworzenia dwóch saurony Warszawy. Zarówno on, jak i później wyznaczony przez szefa stabu głównego naczelnego wodza, generała Stachiewicza, szef sztabu obwództwa obrony Warszawy, podpułkownik, później pułkownik Tadeusz Tomaszewski, który był notabene komendantem Legii Akademickiej. To no wszystko byli oficerowie nieliniowi, oficerowie, którzy nie mieli przydziałów liniowych. Na czas wojny, nawet po mobilizacji. I e, e, śmigły ryc nakazał przygotowanie obrony Warszawy na wypadek pojawienia się pancernych z grupowań niemieckich. Bo ten korpus, szesnasty korpus pancerny, on miał dwie dywizje, pierwszą i czwartą. Pierwsza szła gdzieś tak na z garwolin w tym rejonie, tam forsowała Wismę. natomiast czwarta dywizja, Reinkampfa zbliżała się do przedmieści Warszawy, czyli 7 wyszła już na przedpola Warszawy w rejon obecnie, nazwijmy to, lotniska na Okęciu. I miało to miejsce 7, jak powiedziałem, ale między tym trzecim a 7 tworzone było to dowództwo obrony Warszawy. Powtarzam, w sposób wysoce improwizowany. No bo chyba nikt początkowo no i, nie zakładał po no, prostu, że będzie atak tak szybki na stolicę. Po pierwsze, a po, po drugie, nie miała w ogóle planu e, obrony. Nie był, Warszawa nie była przewidziana do, do obrony. Była miastem otwartym, nazwijmy to. E, to. W związku z tym, e, powiedzmy, mimo tego e, z dwóch źródeł. Pochodziły te formowane oddziały, to znaczy głównie z oficerów rezerwy i szeregowych rezerwy, ale też z ochotników. Tworzone były zgrupowania ochotnicze, one w różnym okresie tam dołączały do tego, nie będę tutaj mówił, natomiast powiem o pewnej trudności z funkcjonowaniem dowództwa obrony Warszawy. Początkowo był on podległy dowódca broni Warszawy, dowódcy pierwszego DOK Warszawa, czyli generałowi Trojanowskiemu. Ten faktycznie jednak nie odgrywał prawie żadnej roli tutaj w kierowaniu generałem W Czwartego, generał Sikorski, zjawi, generał Soskowski, zjawił się na kontroli dowództwa, stwierdził, no. Jak on to określił, bałagan i, i brak planów, zapominając po pierwsze o tym, że dowództwo to dopiero czwartego rozpoczęło działalność, trzeciego został wyznaczony dowódca. Po drugie, że była to niejako Powiedzmy sobie, nie do końca rzetelna ocena, bo sam generał ten, czyli Soskowski, dwukrotnie zabiegał o zwierzchnictwo, czyli na, o objęcie dowództwa obrony Warszawy. I wobec tego, kiedy 4. także powstała nowa armia polska, armia Lublin, generała Piskora, Dwóz obrony Warszawa włączone zostało już do struktur tych obronnych i podległe pod generała Piskora, ale trwało to jeden dzień praktycznie. Ponieważ generał Piskor, no niejako mając zgodę na że śmigłego, podjął się przede wszystkim obrony Lubelszczyzny i przejść przez Wisłę. I wówczas. Tutaj widzimy odezwę do obywateli stolicy, jak ja Państwo widzieć przy okazji. To jest odezwa do obywateli stolicy generała Czumy jeszcze, bo później będzie wydawana, właśnie utworzone zostało przy dowództwie obrony Warszawy, stanowisko komisarza cywilnego, które objął pełniący obowiązki. Prezydenta Warszawy Stefan Starzyński, tego, Ale 8. pojawia się w Warszawie generał Rumel. Nie będę okoliczności tutaj przedstawiał. To może w jednym zdaniu opuścił armię Łódź i przyjechał, porzucił. Porzucił armię Łódź, to przyjechał znaczy, do stolicy. Prosto z podłodzi, z tego Jankowa, gdzie dowództwo jego się mieściło po bombardowaniu, udał się bezpośrednio do Warszawy. Generał Stachewicz, który pozostał w Warszawie po ewakuacji szóstego Naczelnego Dowództwa, już dał mu pełnomocnictwa jako dowódcy zgrupowania armii. Miała być to Armia Poznań, która by się wycofywała, Armia Lublin i Łódź. Faktycznie zostało to zatwierdzone przez generała, przez marszałka Śmigłego Rydza i dziewiątego Rumel został powołany na dowódcę armii Warszawa, w skład której wchodziło i też dowództwo obrony Warszawy. To są sprawy związane ze strukturą, w jakiej funkcjonowało. Otóż do pojawienia się wojsk niemieckich przedmieść Warszawy, całe dowództwo sprawował generał Czuma. Po objęciu dowództwa nad Armią Warszawa przez generała Rumla, on zwłaszcza już w tej drugiej dekadzie września poczuł się wielkim dowódcą i zaczął wydawać rozkazy w imieniu także dowództwa obrony Warszawy, czyli podporządkował sobie zupełnie dowództwo obrony Warszawy i on miał odgrywać kluczową rolę w obronie Warszawy. I teraz w tej obronie Warszawy... Jawią się takie okresy bardzo charakterystyczne. A mianowicie jej niejako odczucie skutku wojny, to było już 1 września, kiedy bombardowania się rozpoczęły w Warszawie. Generalnie ta Warszawa, obrona Warszawy, która trwała od 1 do 28 września, składa się z na następujących okresów. Od 1 do 7. Jest to walka o powietrze, czyli walki powietrzne tylko, czyli bombardowanie przez Niemców Warszawy i kontrakcje polskie, czyli pierwsza brygada pościgowa tutaj stacza boje z tymi atakującymi formacjami lotnictwa niemieckiego. Chcę powiedzieć, że 43 zestrzelenia. To bardzo, bardzo, bardzo dużo trzeba Tak, na pięć, pięć prawdopodobnych I, i jeszcze tam inne, które no nie do końca zostały uznane. I drugim członem, który jest aktywny, to jest obrona przeciwlotnicza, która się składa no, z artylerii przeciwlotniczej. Dl dlaczego mówię, że ten pierwszy okres jest do siódmego? Bo siódmego zostały wycofane z podwarszawskich głównie zielonki, brygada pościgowa, wraz kiedy śmigły udaje się do brześcia i jednocześnie najbardziej, powiedzmy, nowoczesne komponenty artylerii przeciwlotniczej. Zostaje jako najstarsza artyleria, no i... W, jakieś karabiny maszynowe przeciwlotnicze, tak, też tutaj przeciwlotnicze, zdjęcie zaraz pokażemy. No i, i, i bierna obrona e, zostaje. Tym niemniej, ja już, żeby kończyć ten okres, powiem, że ta obrona powietrzna przeciwlotnicza to jest też 104 zestrzelone samoloty nie, nie, niemieckie. 8. pojawia się już, 7, ale na 8. pojawia się 2 czwarta Dywizja Pancerna uprzednie Warszawy. 8. rozpoczyna się, myślano, że nastąpi to bezpośrednio, z marszu. Takie były założenia niemieckie, że nie będzie żadnych walk. Warsz. Warszawa jest praktycznie niebroniona, wobec tego przejedziemy. Nawet już wyznaczano hotele, w których będą się umieściły poszczególne struktury i tak itd. Tak I naraz pewien szok, bo na ulicy Grujeckiej, na przedpolach głębszych już Warszawy, pojawiają się już linie obronne w postaci i barykat. I innych pewnych umocnień, i przede wszystkim rozlokowanej artylerii przeciwlotniczej, która spełnia, zaczyna rolę także artylerii, e, powiedzmy, do ognia bezpośredniego do, do walki z czołgami. Ten stan, to znaczy próba panowania z marszu Warszawy przez czwartą Dywizję, to jest okres od 8 do 10 września. Czyli ten pierwsza próba nieudana, nieudana zdobycia warszawat. Ponieważ z to jest próba tylko wykonania praktycznie przez e, broń pancerną, no, z pewnym tylko użyciem takich granierów pancernych, czyli piechoty, z, powiedzmy, zmotoryzowanej. A więc praktycznie to jest przede wszystkim e, to są przede wszystkim wojska pancerne i ponoszą one bardzo dotkliwe straty, czy straty są dość e, znaczne. Tam jest jeszcze jest taka ciekawa historia na tej grujeckiej tak. e, to jest główna ulica co ochoty obecnie, ale tak. wtedy to była też arteria wlotowa. Rozlano po prostu bardzo dużo ilości, różne wersje spotykałam tak. nafty, e, łatwopalnej to, to znaczy substancji, którą podpalono. Terpentyny tak. i innych takich elementów łatwopalnych, żeby podpalać e, tak. niejako. E, no aktualnie to jest to barykada ta, e, czyli te, te miejsce powiedzmy, dokąd doszli najdalej Niemcy, to jest pomnik. I to jest już tuż obok obecnej y, ulicy y, Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z drugiej strony Banacha e, tego. Czyli to już jest teraz w, w głębi Warszawy, e, zdecydowanie. I co się dzieje dalej? Niemcy, po tym pewnym szoku, jaki stanowiła dla nich ta niespodzianka w postaci Warszawy, ale przede wszystkim druga niespodzianka, jaką była rozpoczęta bitwa nad Bzurą, kiedy w końcu generał Kutrzeba uzyskał zgodę od marszałka śmigłego Rydza, aż żeby uderzyć na tyły ósmej armii Blackowica Niemieckiej i rozpoczęła się tak zwana bitwa nad wzuro, bo ona się toczyła w różnych miejscach, ale generalnie się przyjmuje jako bitwa nad wzuro. Wtedy dla zlikwidowania tej armii, a oprócz tej armii e, e, Poznań były także część armii, po armii morze. rozbitych, część armii Pomorze. E, w związku z tym to był najważniejszy cel dla Niemców. Wobec tego wycofali wojska pancerne z pod Warszawy, po to, żeby. Wojska i inne e, dy, dywizje pancerne e, no, były tą pięścią uderzeniową na armię dowodzoną przez generała Kutrzebie. Czyli co się dzieje czyli w Warszawie? bitwa nad wzórą wstrzymała ten atak wstrzymała na Warszawę i ją... Tak. I dzieje się tak, że faktycznie od 11 do 24 września Warszawa jest tylko bombardowana. Natomiast nie ma walk e, e, wojsk lądowych. E, e, te, ponieważ Liczono, strona niemiecka liczyła, że Warszawa się podda. Były różne tutaj plany, powiedzmy sobie, były zrzucane ulotki i tak dalej. Ale ten czas tej pauzy został spożytkowany faktycznie na prawdziwe zorganizowanie wojskowe obrony Warszawy. Chcę powiedzieć, że tutaj zaczęły się gromadzić. Te zapóźnione oddziały, które nie dojeżdżały już do miejsca wyznaczenia, jak na przykład do grupy Kutno Operacyjnej, która notabene została rozwiązana. Tu została zatrzymana właśnie Piąta Dywizja Piechoty generała Zalaufa i on wszedł w skład obrony Warszawy. Jemu powierzono później ten sektor praski tej obrony. I zaczynały spływać także wojska rozbite w czasie bitwy nad wzórą. Także w końcowym tym etapie powiedzmy sobie gdzieś 23-24. No jest ponad 100 tysięcy już umiesz. Panie profesorze, ciśnie się takie pytanie, muszę je zadać. Cięś. Czy była szansa na to, żeby warszawski garnizon, konkretnie te, te wojska, które stacjonowały tak. w Warszawie, bo jesteśmy w tym okresie pomiędzy. Tak, Tak, czyli 11.24. E, tak, czy była szansa? No Wielu historyków sugeruje, że była duża szansa, żeby wesprzeć, uratować niejako te oddziały, które desperacko starały się wydrzeć z tych kleszczy, które tak. się zamknęły na zachód od Warszawy, właśnie nad oddziałami, oddziałami polskimi zwłaszcza przy forsowaniu tak, tragedia. pomocno rękie podać niejako. Czy była szansa na to, żeby pomogły te oddziały z Warszawy, wyszły niejako na to, żeby ulżyć tym wojskom, tak. żeby utworzyć ten most Pod, i połączenia? Odpowiadam. Po pierwsze, takie zadanie przed generałem e, Rumlem postawił e, śmigłowiec. E, e, 11. E, przed opuszczeniem września. E, ale. Początkowo generał Rumel pozorował, że coś takiego będzie miał miejsce. Wyznaczył nawet zgrupowanie, którym generał Zalał miał kierować, który miał się przemieścić do lewobrzeżnej Warszawy, bo on wcześniej był po prawej stronie, czyli na praskiej części Warszawy. I, i zgrupowanie takie miało powstać. I to do południa 12 jest decyzja generała Rubla, że tak, po południu nie, a mianowicie, że to zgrupowanie ma się niejako pomóc, ale wycofującym się resztkom kawalerii generała między Andersa. Czyli pytanie było takie, czy była szansa? Pewna była ale ograniczona szansa. E, powiedzmy, wtedy to jeszcze są e, formacje nie do końca zgrane, nie do końca wyszkolone, połączące ochotników e, także z, z tymi formacjami regularnymi. E, do tego e, powiedzmy sobie wyposażenie w broń, która byłaby skuteczna, czyli w artylerię, no jest różne e, tego. Ale tutaj, ja o to opisuję w swojej książce, tej między innymi, że są poszlaki wskazujące wyjątkową niechęć generała Rumla do Kutrzebie. Po pierwsze, to jeszcze z okresu pokojowego. Po drugie, kiedy generał Rumel, kiedy rozgrywał bitwę, tą do trzeciego na pozycji głównej, czyli Armia Łódź, Zwrócił się o e, wsparcie działań przez generała e, Kutrzebę. Generał Kutrzeba uznał, że e, no nie ma takich, już, mo, takich jeszcze możliwości. Że na generał e, rumel e, sam może jeszcze e, nie, są, armia nie nierozbita jest może dowodzi. I to prawdopodobnie był pewien także forma rowanżu. Ale powiedzmy sobie, że pewna namiastka e, takiej pomocy miała miejsce. Ona miała 16 września miejsce, kiedy e, zamiast tej dużej ofensywy no taka namiastka w postaci zgrupowania e, podpułkownika Leopolda Okulickiego wyszło. Ale doszło tylko do, do pewnych obrzeży Lasu Kampinowskiego. Niemcy już tutaj dość szczelnie Otaczali Warszawę. E, no i, i te oddziały, które się próbowały nad Bzurą ewakuować, też były one szczelnie otoczone. Jedne i drugie były szczelnie otoczone. I cała sztuka polegała na tym, czy da się niejako zabezpieczyć wycofanie tych oddziałów do Puszczy Kampinoskiej. Bo sądzono, że to stanowić będzie osłonę pewno mhm. przed tym. Faktycznie po nieudanych próbach zgłupowanie te zostało wycofane. Czyli można powiedzieć, że nie udzielono pomocy. Nie udzielono pomocy, czy ona byłaby skuteczna. Prawdopodobnie ona byłaby skuteczna w pierwszej fazie tej bitwy. Natomiast wtedy, kiedy już okrążenie nastąpiło armii tej kutrzeby, to było praktycznie bez szans e, też. E, I w związku z tym Rumel skupił się przede wszystkim na obronie Warszawy jako takiej, tworząc z e, stworząc tej zbieraniny niejako próbę tworzenia liniowy, wojsk liniowych. E, e, t, tworzone były nawet e, zgrupowania, które miały się rozwinąć w dywizje później. No trzeba po, powiedzieć, że znaczne siły jednak przebiły się z tego Kampinosu. Tutaj, I zasiliły ten i zasiliły garnizon warszawski. to, to obronę warszawsko, zwłaszcza powiedzmy sobie ten e, przed, Żoliborz, e, czyli te, te, te prze, po, północne zgrupowania e, tego, one były przejściowo przeniesione do tak zwanej rezerwy na wypoczynek, bo one były zdezorganizowane, ale po uporządkowaniu szeregów miały stanowić kościec tej, powiedzmy, obrony lądowej tej Warszawy. I proszę Państwa, w tym drugim okresie, czyli od 11, 12 do 24, cała niejako uwaga oprócz tego tworzenia tych zgrupowań, powiedzmy, lądowych, i cała uwaga skupiona jest na funkcjonowaniu obrony cywilnej. Czyli obrona cywilna odgrywa wiodącą wówczas rolę. Ona przejęła na siebie no niejako likwidację skutków bombardowań e, lotniczych, e, e, usuwanie tych skutków, e, zabezpieczenie budowli pewnych itd. i tak I tutaj ja jeden rozdział w tej książce poświęciłem obronie cywilnej. Gdybym drugą wersję wydawał, rozszerzyłbym to jeszcze znacznie, ponieważ odegrała ona naprawdę bardzo istotną rolę w Warszawie, jak jeden prawie że mąż. No, jako starali się włączyć do tej obrony, yy, wiedząc, że Szanse i tak są minimalne. Nawet. Ale pamiętali wszyscy 20 rok, bardzo pamiętali, często. Ale tam, ale tam armia czerwona nie doszła do Warszawy. Tutaj była, pukała. A kiedy 16 już zaczęło się tak, że powiedzmy okrążanie Pragi, Czyli Warszawa była całkowicie okrążona już. już. Nie było możliwości przeniknięcia, bo były próby, e, powiedzmy, e, przenikania pewnych oddziałów z zewnątrz że te, przez ten pierścień e, okrążeniowy, ale on był już tak silny, e, że nie dało tutaj rady. I w związku no, z... Hitler czuł się tak pewnie i bezpiecznie, że przyjechał pod tą stolicę, obserwował front. Ale, ale to jest trzeci etap. Otóż trzeci etap. To jest 25 roku totalne bombardowanie Warszawy przez lotnictwo. Oblicza się, że około 400 samolotów cały czas przebywało w powietrzu. One były ciągle niejako doładowywane z lotnisk polowych. Jedno z takich lotnisk polowych było w Piasecznie, tuż pod Warszawą. Użyto najprzeróżniejsze typy, nawet stare formacje, między innymi. Te Junkersy ciężkie, trzy y, silnikowe, ponieważ obrony praktycznie nie było e, e, czynnej przeciwlotniczej, więc le, liczyło się coraz zrzuconych bomb. Więc nawet samoloty transportowe u 52 używały do te właśnie Junkersy. Ej, Panie Ta. profesorze, zatem. Ale jeszcze se... powiem mhm. tylko jedną rzecz Proszę. tutaj. Jest to celowe działanie Niemców. Jest to drugie po e, przykładzie wojny hiszpańskiej pod tym, co się zda, zdarzyło pod Guernico i Durango. Próba realizacji, sprawdzenia re, realności teorii dueta gnała, czyli zwycięstwa tylko za pomocą sił powietrznych. Jednak pomimo tego, co się działo tu w Warszawie, piekło się działo. E, brak wody, brak e, elektryczności, wszystkiego praktycznie, e, Warszawa się nie poddała. I wobec tego zapadła decyzja 26. rozpoczęcie działań lądowych, przez siły lądowe. E, to były dwustronne działania od strony powiedzmy sobie Warszawy lewobrzeżnej, gdzie nacierała ósma armia, gnała Blanckowica, i od strony Pragi, trzeci korpus e, z, z czwartej armii, e, który tutaj nacierał. Walki trwały dwa dni 26-27. Wobec braku szans jakiejkolwiek na obronę, po zasięgnięciu konsultacji czynników społecznych, była taka narada u generała Rumla, e, odbyła się, zadecydował o wszczęciu. Rozmów kapitulacyjnych. Może zaraz do rozmów przejdziemy tutaj mamy mapę, która właśnie ukazuje mniej więcej, jak to wyglądało tak. na, w Ataki. takiej dalszej perspektywie, tak. to znaczy, jakie jednostki przeprowadzały ten szturm na stolicę. Tak. No i można zobaczyć, że Warszawa była już ze wszystkich stron okrążona. Dokładnie, szczelnie otoczona, już nie było żadnej możliwości wydostania się. Dokąd ona jeszcze do 16 gdzieś. To jeszcze były próby skampinosu przewierzenia pewnych zapasów z tej składnicy, później one też już ustały i tak dalej. Czyli Warszawa była niejako już w 27 pozbawiona środków walki. Brakowało municji przede wszystkim. Wobec tego decyzja jest na to cywile też naciskali, nie widząc już szans jakichkolwiek. Na to, ażeby e, rozpocząć rokowania pokojowe. Do rokowań pokojowych, to też chyba nie przypadek. Panie profesor, żebyśmy zakończyli kwestię walki, czy w ogóle toczyły się takie walki, bo tutaj mamy tak. oparcie to znaczy, e, ja na, na tarcie, które tak, miało miejsce. Że mozolnie Niemcy przesuwali się, zwłaszcza na kierunku e, tutaj lewobrzeżnej mm -hmm. Warszawy, ale w bardzo ciężkich bojach i stosunkowo niewielkie zyski terenowe e, odzyskali. Bo tak. tutaj mamy to natarcie to wcześniejsze, w, z początku tak. września. Pytanie tylko, czy to natarcie, które było już pod koniec września, dorównywało temu natarciu y, grupy pancernej, czwartej dywizji pancernej z czasów y, jeszcze y, początku września. Powie, czy, po, czy Niemcy po, osiągnęli większy postęp? Po, po, to znaczy, nauczka e, tego, co było. Mhm. E, a więc nie broń pancerna, a powiedzmy grupy e, przy silnym wsparciu broni maszynowej, artylerii, grupy e, piechoty. Szturmowej. I w związku z tym nie, wa walki zaczęły się o każdą niemalże ulicy, ale generalnie straty poniesione przez obrońców nie były zbyt wielkie. Była nadal jeszcze duża część Warszawy w ich ręku, ale no stanął problem e, e, zapatrzenia Warszawy ludności, no po pierwsze, i po drugie braku amunicji. I brak amunicji był tutaj podstawą, i po trzecie, ta gehenna mhm. jaka była w jako skutek bombardowań lotniczych w Warszawie. Ja tutaj opisy daję mhm. tych, którzy widzieli naocznie, co się działo, jakie to było powiedzmy sobie straszliwe widowisko. Bo pan tutaj e, e, niejako wywołał temat, że Hitler obserwował to, co się w Warszawie. Tak, Hitler obserwował 26. Ale z wysuniętych pozycji, powiedzmy sobie w Błoniach tam e, i tak dalej, Warszawa była widoczna, czy w dzień czy w nocy co się działo. Łuny po prostu spowiły całe miasto. I on niejako śledził to i on był, no, powiedzmy sobie, zadowolony, bo cel, który miał, a mianowicie zburzenie Warszawy, stawał się realny. Tego jest opis adjutanta bezpośredniego Hitlera tej wizyty. Hitler jeszcze raz był w Warszawie, ale to już w październiku, kiedy odbyła się defilada defilada tej ósmej armii i on przyjmował to defiladę w Warszawie. To był jego drugi ostatni pobyt w Warszawie. Ale już po zajęciu powiedzmy sobie tej Warszawy opanowaniu, bo no teraz musimy jednak o tej w sprawach kapitalistycznych Tak, zatem przejdźmy powiedzieć. do kapitulacji. Otóż na powiedzmy sobie tego, który, który miał prowadzić rozmowy kapitalistyczne Wyznaczony został generał Kutrzeba. Ja tu podejrzewam też pewien podstęp, jeżeli chodzi o Rumla. Ten, no jak to uprzedzenie do Kutrzeby. No to jedź wobec tego i. i, i Tutaj mamy właśnie tak. zdjęcie z rozmów. To zdjęcie, właśnie jak to. Bo były dwie wizyty. Pierwsza 27 była w Prawobrzeżnej Warszawie w trzecim korpusie generała Peca. Ale ten stwierdził, tego, że powiedzmy, możemy podpisać, ale tylko bezwzględną kapitulację. Ale upoważniony do prowadzenia rozmów kapitulacyjnych jest generał Blackowicz, który rezyduje na, oko, na, ocho, na Okęciu, nawet tego, w takiej fabryce skody montowanych, zakładach tam było I jeszcze raz musiał wrócić ku Trzeba. On był w towarzystwie pragłowskiego szefa sztabu jeszcze armii, powiedzmy sobie łódź, później armii Warszawa, który rozstroju dostał nerwowego w czasie tych rozmów, bo Niemcy się nie patyczkowali w czasie tych rozmów. Uznali po pierwsze Warszawę za twierdzę i w związku z tym za skutki bombardowań, że, że był to obiekt nie powiedzmy, niebroniony, a twierdza, co nie odpowiadało prawdzie. No ale taką wersję y, przyjęli i w czasie rozmów tych drugich u władzkowica y, generał P Kutrzeba podpisał, y, bo nie było innej możliwości, y, podpisał akt kapitalacyjny, no niejako tylko co uzyskując? Uzyskując zgodę na honorowy wymarsz powiedzmy jeńców, oficerów z bronią boczną, ale e, innych powiedzmy sobie e, tutaj bonusów strona Polska nie uzyskała. Co więcej, e, jeszcze ta strona cywilna, która towarzyszyła, ona niejako jako zakładnicy została potraktowana, a na czele tych był, był właśnie komisarz Cywilny Starzyński, e, między innymi. I 27 podpisany jest akt kapitulacyjny. 28 jest ostateczna kapitulacja Warszawy i tworzenie niejako, powiedzmy, kolumn do wymarszu, do wymarszu z Warszawy, kolumn wojskowych. One w kilku kolumnach maszerowały. No pierwsza kolumna to była kolumna, no powiedzmy, dowódców. Z nią się na początku obchodzono dość, e, powiedzmy, kurtuazyjnie. E, no nie maszerowali, ale byli podwożeni e, tego. Później to się już skończyło e, i chyba trzeba powiedzieć o tym, o skutkach tych 28 dni. Skutki dla Warszawy były tragiczne. Tutaj mamy jeńców, właśnie zgromadzonych. Tak, którzy. W, w którzy to są jeńcy, to są żołnierze, jeńcy, żołnierze polscy. Tak. Otóż do niewoli udało się, a nie wszyscy się tego, 5 tysięcy oficerów i generałów i 97 tysięcy szeregowi. Czyli ponad 100 tysięcy żołnierzy. Żołnierzy. Udało się. Teraz, jakie były straty tego? Straty były największe i trudne do oszacowania wśród cywili. Natomiast straty wojskowe bezpośrednio, one, one powiedzmy były w granicach dwóch i pół do dwudziestu, to znaczy w zasadzie do pięciu tysięcy zabitych i około 16 tysięcy rannych. Czyli jakbyśmy to dolecili, te 21. jeden, Część wojskowa, która była w Warszawie, liczyła ponad 120 tysięcy żołnierzy. To była duża siła. E, jako. Liczy się co jeszcze? Zniszczenie Warszawy w 15%. 129 ważnych budowli w Warszawie zostały zniszczone. Oszacowanie strat materialnych to jest około 3 miliardów ówczesnych złotych polskich. Czyli na obecne ponad 30 miliardów. No, ale to jest pierwsze, co z Warszawy spotkało, a drugie to będzie powstanie, gdzie jeszcze skutki były, jeszcze trudniejsze. Tak się skończyła e, epopeja Warszawy. E, po Warszawie, chociaż e, generał Rumel wysłał do e, generała Tomę, do dowódcy obrony Modlina, mm, twierdzy Modlina. To też jest bardzo ciekawa historia, Ciekawe. panie profesorze, ponieważ tenże Rumel, który opuścił armię Łódź, tak. po którym to generał Tomę przejął obowiązki, niejako wyciągając tą armię ratującą z, z tragicznej tak. sytuacji, I, i wyprowadzając do, do Modlina, Modlina tak. tenże Rumel, y, który... U uzurpował, uzurpował sobie, sobie do tych resztek, to znaczy, które Tomek tak, taką rolę wyznaczył ten śpigły mm -hmm. e, Ale czy to nie jest po prostu taki trochę kichot? Kichot. Tylko Tome nie uznawał tej zwierzchności w ogóle. Nie rozmawiał. Nawet z wysłanikiem e, generała Rumla, który przewiózł no niejako to, że Warszawa kapitulowała i że podobne, na podobnych warunkach może Modlin, nie przyjął. I kapitulował 29. Modlin jako taki. Czyli jest tutaj, trzeba powiedzieć, że może kiedyś jeszcze będzie rozmowa o generał Rumlu i jego poczynaniach we wrześniu 1939 roku. Nie zapisał się złotymi zgłoskami. W Warszawie no nie, trudno mu tu zarzucić wielkie, powiedzmy, zaniedbania, no bo była sytuacja mhm. jaka była, ale uzurpował sobie także władzę polityczną. To jest, tak, to jest ostatni wątek, który mam, został mi tutaj I to tutaj on chyba związany jest z dzisiejszą datą. Tak. Sprawa tego rządu 17 września. Dokładnie. No to dzisiaj, 17. dzisiaj Nagrywamy 17. 17 września, emisja będzie być może już później, później ale dokładnie. Ten, ten słynny, szeroko znany, tak. w wąskich kręgach oczywiście. Tak. Sprawa rządu, który tak. chciał zaordynować Rumel. Może zakończmy tym tak. wątkiem. Tak. Otóż to jest sprawa do końca niewyjaśniona, ale w wielu przekazach i. Powiedzmy sobie w wspomnieniach, ona jest. Między innymi Kulski, to, to był wiceprezydent Warszawy, który, Julian Kulski, który stwierdza, że widział listę taką, że na czele tego rządu miał stanąć książę Zdzisław Lubomirski. Między innymi tego, z ważną rolą generała Rumla, który miał niejako, powiedzmy, przejąć obowiązki nieobecnego naczelnego wodza, uzupował sobie takie nawet prawo. On dopiero przecież nie otrzymał takiej jak zezwolenia. Ale oświty. co ten rząd miał, żeby już kończyć, musimy. Tak, ten co ten, ten rząd... rząd to znaczy inaczej. To się stało po 17 września po informacji, jaką otrzymał Rumel o wkroczeniu Armii Czerwonej na Polskę Kresy Wschodnie. I on niejako tu się imputuje, no ja nie mogę tu jako Aha. zawodowy historyk jednoznacznie rozstrzygnąć, że on miał pewne skłonności. Afiliacje prosowieckie. Tak, że, żeby podjąć rokowania. Bo, bo powiedzmy sobie jeszcze też o takiej pewnej prawdzie że e, traktat Rybentropołotów 23 sierpnia, ten pierwszy traktat, on przewidywał... Okupację radziecką do Wisły, czyli nawet część Warszawy. Mało czyli ludzi tego nie wie, że potem tak. był podpisany aneks który II, to, to znaczy, aneks. drugi Pakt Rybentrop mołotow z 28 września 1939 roku, który przesyłał te strefy, to znaczy, za to niejako, żeśmy, że Niemcy przejęli, powiedzmy, ten obszar w polinie Kersona, tak najogólniej mówiąc. Bo to dostali Niemcy, Niemcy uzyskali, jak to mówią, pacet na dominację na Litwie. Hmm. Czyli Litwa weszła w, w radziecką strefę i stała się później hmm. republiką. Taką. Czyli tego nie można do końca jednoznacznie, ale są poszlaki wskazujące, że coś takiego plany takie były. No, późniejsza sytuacja oczywiście uniemożliwia ja, taką, taką rzecz, ale bo, ponieważ powiedzmy Niemcy między innymi zbombardowali także ambasadę radziecką, w tym na Poznańskiej tego. Te, Także tak, były straty i w tej ambasadzie. Czyli po, powiedzmy sobie, przy tych masowych bombardowaniach, jakie miały miejsce, no, to nie było nieuniknione. Musimy kończyć, panie Choć profesorze tak, przedłużyliśmy tę rozmowę, ale ja, ten ja, wątek tego rządu Rumla też jest bardzo, bardzo interesujący. ale sprawą. on jest trudny w tej chwili do zweryfikowania. To no, są poszlaki. To są poszlaki, ale dużo jest prawdopodobieństwa, że miał ciągoty, żeby wypełnić to lukę po tym, co się stało po przekroczeniu granicy rumuńskiej przez naczelne władze polskie i naczelnego wodza. Kończymy zatem tym akcentem y, zagadkowym. Proszę Państwa, 28 września y, obchodzimy rocznicę kapitulacji y, stolicy. To znaczy, czy obchodzimy? No, tak, tak się tak, przyjęło. Tak, po prostu. tak się przyjęło. No, to, jest, to jest klęska totalna. Mhm. Czyli przypominamy o wydarzeniach, które miały, miały miejsce, no tak. a nie powiedzmy, nie świętujemy. A, tego oczywiście tak, no nie świętujemy, tylko obchodzimy, 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 obchodzimy tak. To tak znaczy, przypominamy o wydarzeniach, które miały miejsce. Tak, tak. Smutna, oczywiście, różnica. Tak. Dziękuję bardzo panu profesorowi za tą, bardzo. za tą rozmowę. Przypominam, pan profesor jest autorem takiej oto monografii, Warszawa 1939. Opisał tą bitwę, która toczyła się właśnie w obronie stolicy w 1939 roku. Jeszcze może dodam, że wydownictwo Bellona było tak wścibskie, że wydało tak w jednym wydaniu trzy bitwy, mhm. bitwy września, jak oni to nazwali, czyli bitwę nad wzórą moją i, i, i bitwę o, o, o Lwów. Pana Jurgi, Pana i, I chyba Pana Wodarkiewicz, Wodarkiewicza. I Wodarkiewicz. No, Pan Wodarkiewicz też był moim tak, gościem. Z tego ale czasu. W, czyli jest to tak, że bitwy pod tytułem Bitwy września te trzy bitwy są pomieszczone, także można i z tej publikacji korzystać. Dziękuję raz jeszcze za tą Dziękuję. rozmowę. To jest, to jest telewizja, historia bez mitów. Ja nazywam się Bruno Norzycki. Zapraszam Państwa na ciekawe programy na tym kanale. Subskrybujcie go najlepiej z dzwoneczkiem. I jak na razie proszę Państwa o to, żebyście także oglądali reklamy, ponieważ jest to nasze jedyne źródło w tej chwili, z którego możemy finansować naszą działalność. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.